Cześć, witam Was w komentarzu tutaj po przejeździe, który zobaczyliście w kolejnym filmie na makiecie, kolejnym filmie nakręconym bezpośrednio na budowie. Cóż to za film, cóż to za dobór wagonów, co to za skład pociągu i co mam Wam do powiedzenia. Może najpierw o modelach i też będzie o makiecie, bo jest tu dosyć dużo do powiedzenia. Generalnie to, co mi przyświecało, to żeby zrobić pociąg Ecco Rail. Natomiast fakt, że dosłownie tydzień temu lokomotywę Ecco Rail widziałem, nie taką, tylko akurat Vectrona wypożyczonego z ELL, Vectrona przeznaczonego do ruchu po Niemczech, Austrii, nie po Polsce. Żadnych wagonów Ecco Rail więcej nie było, tylko ta lokomotywa, no ale tak mi się skojarzyło, tak mi się zamarzyło, żeby cokolwiek w tych barwach zobaczyć na makiecie i ustawiłem. Czekamy w tym roku na węglarkę firmy Pico, aż Pico wyda, będzie trzecia, a w chwili obecnej mamy jedynie w tych barwach tą Ludmiłę i dwie węglarki roku. Natomiast w składach zwartych tych węglarek Ecco Rail widywałem czasami domieszki innych wagonów. 100% było to AX Bennett, stąd na końcu dwa takie wagony i nie wiem, czy nie widziałem też słowackich Tenutaru. Tak mi się kojarzy i już. Co jeszcze? No generalnie te wagony, tu barwy Ecco Rail zarejestrowane w Szwajcarii, to już płynnie opowiadam, więc może podjadę tu. One, coś tu na boku fajnego jest napisane, zaraz sobie zobaczę. Tylko, o, proszę bardzo, miałem źle ustawioną lokomotywę, muszę poprawić na osi i już zsunąć tu, usunąć zwarcie. Tak, tylko żebym jeszcze nie robił dodatkowo klamrą na zegarku. Tak, tylko że się zatrzymałem. Dobra. Nie widzę to, ale coś mi się kojarzy, że te białe to są też AX Bennett i dokładnie tak widać tu w VKM-ie CH-AXBSK, AX Bennett Słowacja. No tak, my to kojarzymy jako wagony polskie i takie polskie napisy chyba na nich się znajdują. Zarejestrowane w Szwajcarii, firma austriacka, a wypożyczona generalnie z firmy słowackiej, ze słowackiego oddziału. No to już wiele razy na ten temat opowiadam, że takie są czasy, nasze czasy kolei, wszystko pomieszane, spółki w różnych krajach, jedne wynajmują, drugie najmują i tak dalej. Tak to wszystko generalnie jakoś dziwnie wygląda. Barwnie z jednej strony fajnie, z drugiej strony dla wielu osób jest to nie do przyjęcia, stąd interesują się, zbierają modele ze starszych epok. Ja z szóstej i mi to się akurat podoba. To są węglarki firmy Rocco. Bardzo fajne. W zestawie w pudełku styropianowym miały swój unboxing w pudełku styropianowym, gdzie mogłyby być trzy modele, czego co było dla mnie niezrozumiałe, czemu Rocco nie wydało na raz trzech. Kosztowałoby to owszem nieco drożej, ale zawsze byłoby tu pełniej. Ten Utado i te wagony, chyba coś mi się tak kojarzyło, że one były z kolei dla AX Bennett może wynajęte, a może mi się tylko kojarzyło. Może to nowo zapowiedziany wagon Albert Model w tym malowaniu ma należeć do ZX Bennett, AX Bennett. Może mi się tylko wydaje, teraz już tego specjalnie nie rozczytam, zbyt drobny druk dla mnie. Natomiast te modele są wyprodukowane przez Albert Model, też je całkiem niedawno, parę miesięcy temu prezentowałem w unboxingu i już mamy całkiem nową grupę różnych węglarek, w większości prywatnych polskich przewoźników, ale też węglarek czeskich, słowackich, węgierskich zapowiedzianych przez Alberta. Za parę miesięcy powinny być. A tu ostatnie są to dwie węglarki AX Bennett.
wynajęty chyba dla zarejestrowania. Mamy z jednej strony po prawej stronie tu AX Bennett, tu w środku ZX Bennett. Ja nie dojdę za tymi nazwami, za tym wszystkim. Zarejestrowane właśnie w Czechach. Jest gdzieś tutaj jakiś fragment polskiego napisu. Tego typu węglarki też jeździły dla CTL Logistics i to też takie dosyć i luźne, i nieluźne te związki z Polską też u różnych polskich przewoźników były do zobaczenia. Stąd to dosyć dawne już są w mojej kolekcji. To są, znowu zrobiłem zwarcie, to są węglarki też Albert Model, ale już w chwili obecnej dosyć leciwe, bo mają spokojnie z 6 lat. 6 lat temu były wydane tak w tych pierwszych rzutach węglarek Albert Model. To tyle o modelach, tak? O węglarkach, co to tam zwykle o tych modelach opowiadam. Teraz przyszła pora na omówienie lokomotywy. To ja wrócę tutaj lokomotywą Ludmiłą, model firmy Roco. W pewnym sensie, o, dobra, nie rozpędzaj mi się tu. Nie wiem, co to było, takie brzęknięcie, elektronika, czy to lokomotywy, czy czegoś na makiecie zabrzęczała, nie wiem z jakiego powodu, ciekawostka. Model lokomotywy stosunkowo ciekawy. Po pierwsze, charakteryzuje się tym, że jest bardzo ubogi w oznaczenia. Tutaj tak naprawdę oprócz logo i numeru lokomotywy nic nie ma, żadnych oznaczeń, żadnego numeru FON, żadnej daty. Po prostu wygląda tak, jakby świeżo był gdzieś w fabryce, nie w fabryce, tylko w firmie, w której mu robiono naprawę, odmalowany, wypuszczony na tory do zdjęć i na tym się zakończyło. To aż jest nienaturalne. No i nie wiem, czy takiego modelu to by nie trzeba było tak naprawdę dozbroić w jakieś kalkomanie, żeby on wyglądał, no ale Roco taki model wydała te parę lat temu i tyle. Także to o modelu, jedno z wielu wydań Ludmiły firmy Roco i jeden z kilku konstrukcji z różnych producentów model Ludmiły. Dobra, 7,5 minuty, zaraz będzie 8. Mam teraz kolejny wątek do opowiedzenia, więc chyba dobry to jest moment, żeby przerwać nagrywanie i nagrać to jeszcze raz. I tu już akurat ten bezpośredni widok na model aż tak nie jest mi potrzebny, bo owszem, będę gadał o modelu, ale więcej o makiecie. Skąd mi się wzięła ta Ludmiła na makiecie? Otóż, no, stoi już tu od paru dni. Był jeszcze Gagarin, oba modele firmy Roco. Wpadło mi to w ręce, jak poszedłem do mojego pokoiku z modelami. A czemu mi wpadło w ręce? No, bo szukałem jakiejś lokomotywy, żeby potestować torowisko. To świeżo położone, nad którym pracuję już od paru tygodni. Tak, jakie tam przyczyny tego, to więcej będę opowiadał tu już w filmie. O makiecie teraz w takim, no, raporcie tygodniowym o przebudowie, a teraz może troszeczkę więcej jeszcze o tym modelu. Wcześniej miałem tego Gagarina, dosłownie 3 dni temu tu na makiecie. Czym to skutkowało? Ciężki model, sześcioosiowy. Oczywiście od razu mi wykrył parę miejsc, które wymagały poprawy. Poprawiłem, po czym, no, zadowolony z siebie byłem nie wiadomo jak, że po pierwsze mi się takie miejsce udało odkryć, a po drugie, że pruł mi ten Gagarin na pełnej prędkości przelatywał przez wszelkie wrażliwe miejsca bez żadnych problemów. No to dobrze. Doszedłem do wniosku, że jeden sześcioosiowiec to mało. Na pewno wyzwaniem będzie Ludmiła. Dlaczego? Dlatego, że to jest dokładnie to, co tutaj widać na tym obrazku. W ciasnych łukach, to jest długa lokomotywa, w ciasnych łukach wygląda to, jak wygląda. Mocno się wychyla, przechyla. Zdecydowanie są to modele bardzo wymagające i z tego, co pamiętam, to ten Roco był rzeczywiście kłopotliwy, żeby u mnie w każdym miejscu go po makiecie przegonić. Stąd doszedłem do wniosku, że nie będzie nic lepszego, jak wziąć model i potestować go
zwłaszcza na tej wewnętrznej pętli. I testowałem. Zajmowałem się tym chyba 2-3 dni. Znalazłem sporo miejsca, o tym będę opowiadał. W końcu, no okej, zaczęło już to mi w miarę poprawnie jeździć. Dzisiaj, kiedy kręcę, ten film jest sobota, dzisiaj rano w sobotę też jeszcze coś tam poprawiałem, jeszcze coś podrywałem miejscami tor, zalewałem klejem i tak dalej. I wszystko fajnie, dobra, już jeździ, już jestem gotowy do nakręcenia filmu. Film zacząłem kręcić, no i pojawiły się kolejne miejsca. Co ciekawe, miejsca te pojawiły mi się w starym miejscu, w starych częściach makiety, znaczy inaczej, w takich, które uważałem, że już są ok, że niespecjalnie wymagają poprawy, no a tutaj ten model zaczął się wykolejać. Stąd zdecydowanie fantastyczny obiekt do testowania, do tego, żeby wyprofilować łuki. Największy problem jest właśnie na łukach. Musi być... Zasady geometrii i zasady ciążenia są jednak nieubłagane i tak jak w rzeczywistości, jak tor mamy na łuku i on jest do środka łuku nieco pochylony, to widać na zdjęciach, to widać jak obserwujemy ten tor. W rzeczywistości tak i na makiecie musiałem to wszystko porobić. Było mi teraz o wiele łatwiej jak w poprzednim układzie makiety. Dlaczego? Dlatego, że przejście przez eski, te miejsca są najbardziej kłopotliwe, są jednak na, no nie za długich, ale jednak na oddzielone od siebie kawałkiem prostego toru. Tu w tym wypadku akurat jest most, stąd udało mi się wyprowadzić. Stąd zadowolony, ale jeszcze pewne miejsca mi szwankują. Jeszcze z tym modelem będę pracował. Jeszcze nie do końca objechałem całą makietę, tak jak zwykle to robiłem w tym filmie. Właśnie tych scen było nieco mniej. Musiałem się nieco gimnastykować, uruchamiać wielokrotnie, przejeżdżać przez niektóre miejsca. A dlaczego? Ano dlatego, że mi się wykolejało i po prostu te miejsca, kolejne, które odkryłem teraz przy kręceniu filmu, teraz przez najbliższe dni będę się nimi zajmował. Stąd, jeśli budujecie makietę, jeśli bawicie się jakąś lokomotywą, jeździcie po makiecie z tonką i uważacie, że już fajnie wszystko jeździ, pięknie pruje i jest to dobrze wykonana praca, to poczekajcie, to jeszcze popróbujcie kolejne modele, między innymi taką Ludmiłę. Jeszcze mnie czeka zabawa z długimi parowozami. Nad tym wszystkim trzeba niestety spędzić dosyć dużo czasu. I już na koniec o modelu towarzyszącym nam tutaj przy nagrywaniu. Model LXD2, on już mi tutaj 2-3 tygodnie na makiecie towarzyszy. I o co się z nim dzieje? Dlaczego on znowu nie pojechał? Mimo że tydzień temu już sobie mówiłem, że pewnie pojadę teraz tym modelem. Otóż towarzyszył mi, postał sobie. Makieta nie była włączona codziennie po parę godzin, ale nawet jakby była włączona przez 4 dni, bym zapomniał wyłączyć, to model stał, nic nie było z nim robione i zobaczcie, czekaj, świeci się, nie świeci, czekajcie, a nie ten numer lokomotywy, świeci się, nie świeci, nie, już się chyba nawet nie świeci. Lokomotywa po prostu zdechła. Zdechła elektronika w tej lokomotywie jest zwyczajnie padnięta. Już w tym momencie nie reaguje na nic. Dopiero co było coś takiego, że świeciła przy próbie ruszenia, światła drżały, nawet się model nie ruszył, w tym momencie jest zwyczajnie martwa, nawet nie zapalają się światła. Nie wiem, co się stało, czy to zawaliła elektronika modelu, oby nie, czy tylko dekoder się totalnie sfajczył i dlaczego, nie mam pojęcia.
No ale nic, nowy dekoder jest do mnie w drodze, założę nowy dekoder i się przekonam, czy to sprawa dekodera, czy sprawa modelu. W każdym bądź razie znowu ta lokomotywa nie poiściła. No dobra, zbliżam się do końca tutaj, druga 8-minutowa scena, pora kończyć, także ja dziękuję za obejrzenie odcinka, zapraszam do oglądania filmów, innych filmów na kanale, w tym jutro relacji tygodniowej z przebudowy. Jak widzicie tu choćby na załączonym obrazku, będę miał o czym opowiadać i jutro Wam o tym opowiem. Tu już nic więcej nie będę mówił. No to co, to cześć.